Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czyli właściwie 4, 5, to już będzie 5 chyba. Poczekajcie, dobra, teraz tak, to już będzie 5 filmik. Dzisiaj mam dobry dzień, to szybko coś trzasnę. 5 filmik, dzisiaj trzymamy się kwestii tablic kwadratowych i macierzy. Takie zadanko sobie narzuciłem, żeby powypisywać dane na, w kwadratowej tablicy w różnych wariantach. W dużym skrócie będziemy wypisywać, będę próbował wypisać liczby poprzekątnej głównej, poprzekątnej tej drugiej przekątnej, czyli główna to jest z lewej w dół na prawo, ta druga cała przekątna to jest z prawej w dół na lewo. No i jeszcze nad przekątną, pod przekątną. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Jak się zezłoszczę w pewnym momencie, to pewnie przerwę. No nic. Nie będę za bardzo dużo mówił na temat, dlaczego coś piszę. Będziemy się bardziej zastanawiać, jak to zrobić, jak nie będzie działać. Przypominam po raz kolejny, to nie jest tutorial C++. Tutorialów C++, tutoriali C++ jest mnóstwo. Więc... przepraszam. Tutoriali jest mnóstwo, więc na pewno jakieś znajdziecie. Ja po prostu rejestruję swoją przygodę z C++ od początku, no może nie od początku, coś tam już, jakieś podstawy znam i kombinuję, jak to zrobić. Dobra, tyle wstępu, szkoda gadać, piszemy. Jakbyśmy mieli aktywne okno, to byśmy coś napisali na pewno. Dobrze, na pewno przyda nam się biblioteka podstawowa, ta, której używamy. Już wiemy, że przyda nam się biblioteka standardowa, bo będziemy potrzebowali przykładowych, randomowych, chociaż nie wiem, czy będziemy, zobaczymy. Może nie będziemy musieli. Cyfr randomowych i teraz tak. Tradycyjnie trzymamy się standardowej przestrzeni nazw i przepraszam. Dobrze, podstawy mamy zrobione. Teraz tak, co chcemy zrobić? Na początek chcemy sobie wygenerować przykładową tablicę. Nie, poczekajcie. Pierwsze co... No dobra, to niech będzie... zeruj. Będziemy zerować tablicę. Którą sobie wcześniej utworzymy. Niech to będzie integerowa tablica o rozmiarze n kwadratowa, a n niech będzie równe 10. Dobrze. Musimy sobie ją wyzerować, więc co to się w ogóle dzieje? Co to się w ogóle dzieje? Zerujemy sobie tablicę, czyli dla i, które jest równe 0 i jest mniejsze od n, dodajemy i. I dla j, które jest równe 0 i j jest mniejsze od n, i j dodajemy, a j będzie się równało 0. Dobrze. Teraz sobie zrobimy szybko funkcję pod tytułem wypisz tablicę, czy może pisz tablicę. Pisz tablicę i wypisujemy sobie tablicę kolejnej elementy. A
w tak zwanym międzyczasie, co każdy wiersz będziemy chcieli nową linijkę. Tak? Dobrze. Czyli mamy dwie funkcje, zeruj tablicę, wypisz tablicę. Zeruj tablica, pisz tablicę, jak ona się tam nazywała? Pisz tablicę. Może wypisz tablicę, bo się przyzwyczaiłem do wypisz tablicę. Dobrze, wypisz tablicę i zeruj tablicę. Dobrze, czyli mamy dwie funkcyjki, zeruj tablicę, wypisz tablicę. Dobrze. Zobaczmy, czy zadziała. Nie zadziała, bo żeśmy coś źle napisali. I jeszcze raz. No tak, oczywiście zapomnieliśmy. Tablica będzie integerowa. Jak widać, początkującemu wcale nie jest dobrze, bo wszystkiego musi się uczyć od początku. Zobaczmy, czy działa. No oczywiście nie działa, bo nie skończyliśmy pisać. Dobrze. Oczywiście wypisz tablicę. No tak to jest, jak człowiek ma mały projekt, to na początku jeszcze się odnajdzie. No i widzimy, że mamy fajną tablicę wyzerowaną, ale jeszcze byśmy chcieli, żeby była troszkę w odstępach, więc może na wszelki wypadek tutaj dorzućmy jeszcze mały taki mały odstęp i mamy piękną tablicę 10 na 10 wypełnioną zerami. Dobrze, teraz byśmy chcieli wypisać, wypisz na przykład, co byśmy chcieli wypisać? Przekątna. Przekątną. Przekątną. No, i podajemy oczywiście tablica. Co możemy napisać w wypisaniu przekątnej? Chcemy wypisać przekątną, tak? To oznacza, że interesują nas tylko wybrane fragmenty, to znaczy 00, 11, 22, 33, 44, 55. Ponieważ wszystkie elementy przekątnej mają ten sam indeks właściwie, czyli 00, 1, 1, 2, 2, to znaczy, że tak naprawdę wystarczy nam samo i. A weźmy na przykład, niech się równa x, albo niech się równa na przykład, żeby ładnie wyglądało, co ładnie wygląda, tak krzaczaście. Piątka wygląda krzaczaście. No i oczywiście zobaczmy, czy zadziała. Coś nie działa. Co nie działa? Dlaczego charakter? Bo my chcemy wartość przekazać, tak? W cudzysłowach byłby charakter, a nie wartość. Wow. Jak widać, działa trochę tutaj. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dobrze. A skoro tak, to tu sobie nie będziemy już wypisywać tej tablicy. Sprawdzimy, czy jeszcze działa. Jak widać, działa. Pięknie wypisuje nam tutaj wszystkie elementy. Zróbmy może mniejszą tą tablicę, na przykład zróbmy ją 6.
O. I pięknie wypisuje nam 6. Dobra. Teraz wyobraźmy sobie, że chcemy wypisać. Może tak, wszystko będę robił w jednej funkcji, żeby już nie powielać tych funkcji. Zerujemy tablicę. Sprawdzimy, czy zadziała zerowanie. Zadziałało, dobrze, więc już nie będziemy go więcej sprawdzać. Natomiast spróbujmy teraz zrobić co? Po wyzerowaniu tablicy chcemy wypełnić przekątną drugą. Więc musimy się zastanowić, jak to przeprowadzić. Więc tak, dla każdego to jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać, jak to będzie wyglądało. Natomiast tak, tu na pewno już będzie nam zmienna J wchodziła, ponieważ musimy skontrolować ją też pod innym kątem. I teraz tak. Chcemy, żeby były następujące elementy. J w każdym przebiegu, najpierw w pierwszym przebiegu musi być i równe n minus 1, czyli dla i równego n minus 1. Dopóki i nie będzie mniejsze od zera i trzeba odejmować. Wróć, przepraszam. Nie, oczywiście i będzie się zwiększało. I zawsze będzie się zwiększało na tym etapie. Natomiast będzie nam się zmniejszał. Tak, bo i zawsze będzie tak. 0. 0, 0, powiedzmy n minus 1, 0, 1, n minus 2, 2, n minus 3 i tak dalej. Czyli j będzie nam się zmniejszać. Najpierw j będzie równy n minus, i teraz uwaga, gdy n będzie minus zawsze 1, nie będziemy, będziemy mieli zawsze pionowo. Zresztą spróbujmy, prawda? Dopóki będzie 0, nie, to nam nic nie da. To nam nic nie da. Dlatego musimy zrobić nie tylko minus 1, ponieważ n minus 1 jest naszą ostatnią kolumną, ale też musimy odjąć i, ponieważ i najpierw będzie 0, więc będziemy w ostatniej kolumnie. Potem, jak to będzie 1, to tu odejmiemy 2, czyli będziemy w przedostatniej kolumnie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym razem wpiszmy 6. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Albo wpiszmy 3. I wypisz tablicę. I zeruj tablicę. Dobrze, zobaczmy, czy działa. I nie działa. Dlaczego? Bo żeśmy zapomnieli tu wpisać. Oczywiście i j. I ciach. Nie działa. Nie działa. No właśnie, teraz się zaczyna zastanawianie, dlaczego nie działa, dlaczego. Wypisz przekątną, dobrze. Właściwie to. Jeszcze dorzucimy to, żeby się. O, dobra. I teraz powstaje pytanie, dlaczego nie działa. Dlatego, że to nie tu miał być warunek, bo j nam się zmniejsza, czyli j musi być równy n minus 1. Natomiast chcemy, żeby j było tutaj. Zobaczmy, jak zadziała teraz. Nie zadziałało w ogóle. I tu się zaczyna właśnie projektowanie. Weźmy tak, przemyślmy sprawę. Dla i równego 0 i będzie sobie rosło j równe n minus 1, czyli nasza ostatnia kolumna będzie sobie spadało do zera. Tabela musi być i j. I teoretycznie powinno działać. Tak, zobaczmy, czy to
n minus 1, znaczy to i tak powinno zadziałać, ale n minus 1 minus a minus i, zobaczmy jak zadziała to, bo i będzie sobie rosło i nie działa. Dziwne, bo moim zdaniem powinno działać, ale oczywiście mogę się mylić. Bo n będzie tak. N minus 1 to jest ostatnia kolumna i jeszcze minus, minus i. I będzie sobie rosło, więc będziemy się przesuwać w lewo. Do czasu, aż j będzie i odejmij. No tak, rzeczywiście już wiem. Naturalnie robimy przekątną, w związku z czym nie potrzebujemy przelatywać całej tablicy, bo wiemy, że to nie j będzie n minus 1 minus i, tylko... A czekajcie, może nie, przemyślę sprawę. Nie, dobrze. Bo chcemy się znaleźć na miejscu którym? N minus 1. Ale żeby za każdym razem było coraz bliżej lewej strony, to właśnie musimy odjąć 1. I wtedy to ma... przepraszam, odjąć i. I wtedy to ma sens, tak? Tej linijki w ogóle nie potrzebujemy. Zobaczmy, czy zadziała. No wreszcie zadziałało, tak? Czyli początek był dobry, ale... ale następny element nie był dobry. Mija 17 minuta mojego myślenia upartego, drugi film dzisiaj. Na razie na tym dzisiaj bym zakończył. Jak widać, tak, czyli mamy pierwszą przekątną tablicy i drugą przekątną tablicy. Oba przypadki działają. Przypominam, w obu przypadkach również poruszamy się tylko w jednym, znaczy jakby jedna pętla for. W jednym przypadku dodajemy i tu nie musimy wpisywać żadnych dodatkowych bajerów w indeksach, natomiast w drugim przypadku również jedna pętla for. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że tak, ostatnia kolumna to jest n minus 1 przy naszym rozmiarze n. I żeby się cofać w lewo, to musimy odejmować i, które jest rosnące. Tak? Za każdym razem od zera do n minus 1 przy każdym przebiegu pętli. I to właściwie tyle. Wtedy mamy wynik. Raz taki, raz taki. Naturalnie można by, korzystając z programu, lekcja numer 4, korzystając z informacji zawartych w filmiku numer 4, można taką tablicę transponować, dostając w zasadzie pierwszą przekątną, tak? No to cóż. To było tyle, tu się zawiesiłem, jak mówiłem, troszkę na żywioł, ale ostatecznie zadziałało, z czego się cieszę i do następnego.